Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Nikodem, a to jest kolejny odcinek serii 20 lat minęło. W dzisiejszym odcinku pokażę wam 5 seriali bądź filmów, które zostały wydane w 1999 roku. Dziś niestety bez Grzelca, bo wiadomo, szkoła się zaczęła i w ogóle. Ale zaczynamy! 20 lat minęło jak jeden dzień. Pierwszy film to film pod tytułem Trudny Powrót reżyserii Glenna Jordana, wydany 7 lutego 99 roku. Film opowiada o dwójce ludzi mieszkających na farmie Nilu i Noże. Mężczyzna nie lubi wiejskiego klimatu, natomiast kobieta i ich dzieci tak. Pewnego dnia ich syn Simon wybrał się na przejażdżkę, w której zginął spadając z konia. 20 lat minęło jak jeden dzień. Drugi film, a raczej serial, to znany i chyba lubiany przez wszystkich Polaków, emitowany na kanale Polsat, czyli Rodzina Zastępcza, wydany 23 lutego 1999 roku, a skończono kręcenie tej serii 4 stycznia 2004 roku. Była także seria Rodzina Zastępcza Plus, która rozpoczęła się 7 marca 2004 roku, a skończyła się 20 grudnia 2009 roku. W listopadzie 2009 roku telewizja Polsat poinformowała, że kończą produkcję nad serialem Rodzina Zastępcza, gdyż oglądalność zaczęła spadać. 20 lat minęło jak jeden dzień. Trzeci film jest to polski film historyczny, czyli Ogniem i Mieczem. Z 12 lutego 1990 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem. 20 lat minęło jak jeden dzień. Kolejny film to Netflix w reżyserii Roberta Liebermana, wyemitowany 1 lutego 1999 roku. Film ten to rewelacyjna ekranizacja powieści Toma Clancy'ego ukazującej świat XXI wieku. Opowiada o dowódcy Netford, nowego wydziału FBI utworzonego w celu zwalczania przestępczości komputerowej w internecie. Steven Day zostaje zamordowany, a tymczasem jego obowiązki przejmuje jego przyjaciel Alex. Film był nominowany 3 razy. Raz do nagrody Emmy i 2 razy do nagrody Złotej Szpuli. 20 lat minęło jak jeden dzień. I ostatni film jest to Sztorm Stulecia, serial na podstawie powieści Stephena Kinga. Jest to serial telewizyjny lub program, whatever, wyemitowany 14 lutego 1990 roku. Ostatni odcinek ukazał się 4 dni później, czyli 18 lutego. Tak więc, moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie więcej tej serii, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, jakiś miły komentarz i mam nadzieję, że w kolejnym odcinku Grzelcu będzie. Trzymajcie się ciepło, cześć!